Jeszcze trochę ponad 2 lata temu Among Us to była jedna z największych gier na świecie, jeżeli nie ta największa gra na świecie. Sama miała po setki tysięcy graczy na całym świecie, jeżeli nie miliony. Na samym YouTubie materiały z niej generowały miliony wyświetleń. Aczkolwiek obecnie, kilka lat później, o grze już nikt nie mówi i zdaje się, jakby wszyscy o niej zapomnieli. Obecnie zbierając maksymalnie kilkanaście tysięcy graczy jednego dnia. Co się stało? Co poszło nie tak? Co nie zagrało? Dlaczego Among Us upadło tak szybko, mimo faktu, że miało być jeszcze większe? Co się stało z Among Us i jaka jest przyczyna upadku tej gry? Cześć wszystkim, ja jestem Ondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym to postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania, w którym to wspólnie prześledzimy całą historię Among Us od samego początku do samego końca, czyli od wydania gry, poprzez jej największy pik popularności, aż po upadek, do stanu dzisiejszego. Także nim zaczniemy, zostaw jeszcze suma na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów. Wpadnij jeszcze do mojego Instagramka, także TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem przed wami prawdziwa historia upadku Among Us. Tak więc na początek muszę tylko z wami ustalić kilka rzeczy względem tego, jak będzie wyglądać ten film. Polegać będę tutaj na trzech statystykach. Przede wszystkim na statystykach z Google Trends względem popularności Among Us na całym świecie. Po drugie, statystyka popularności Among Us w Polsce, również z Google Trends. A po trzecie, będę również korzystał ze statystyki popularności Among Us ze Steama, bo wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc na świecie to tam gra miała najwięcej graczy. No i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć na początek tego filmu. Przenieśmy się do samego początku, czyli do originu Among Us. Początki Among Us były całkiem skromne. Gra zaczynała jako projekt tworzony na podstawie innej, całkiem popularnej gry, tyle że planszowej. Mianowicie na podstawie Mafii. Tej Mafii. Sam nigdy w to nie grałem, nie wiem czy to wstyd, czy może jednak nie. W każdym razie gra sama w sobie jest takim, no, Among Us właśnie. Postawy są takie, że mamy tutaj kilku graczy, którzy są w cudzysłowie niewinni i pośród nich jest jeden lub kilku impostorów, czyli tych graczy, którzy są już źli i eliminują pozostałych. Haczyk jest natomiast taki, że nikt nie wie, kto jest kim. Tak więc celem niewinnych jest, aby za wszelką cenę dowiedzieć się, kto jest impostorem, natomiast celem impostora jest wyeliminować wszystkich niewinnych, zanim dowiedzą się, kto tym impostorem tak naprawdę jest. Sama gra powstała gdzieś w latach 80. i z biegiem lat powstało kilka jej reinterpretacji w postaci innych gier, tyle że tym razem gier wideo. One odnosiły mniejszy lub większy sukces, jednakże wszystkie tropy prowadzą do Among Us, czyli tej gry, która odniosła największy sukces. Developing Among Us rozpoczął się gdzieś w 2017 roku. Gra od samego początku projektowana była przez Innerslot. Jeżeli uważacie, że odpowiadają oni tylko i wyłącznie za Among Us, to jesteście w błędzie, ponieważ tworzyli oni m.in. gry z Henrym Stickmanem. Stickminem. Te gry przynajmniej połowa z was powinna już znać, bo przynajmniej w moim środowisku są to klasyki. Informatyka w podstawówce, przeglądarka, wyspa gier. Tak to było, moi drodzy. Tak więc Developing Among Us rozpoczął się, a sama gra wyszła 15 czerwca 2018 roku, bo kto by pomyślał. I w tamtym czasie przyjęcie gry było okropne. Otóż gra wyszła tylko mobilnie. Co więcej, w piku w tamtym czasie miało około 40 aktywnie grających graczy, więc wielomiesięczne starania na tamten moment, no, za bardzo się nie opłaciły. Aczkolwiek nie bez powodu, ponieważ gra miała także trochę nieatrakcyjne mechaniki. Między innymi w grę mogłeś grać tylko i wyłącznie lokalnie, jeżeli znajdowałeś się w jednym pomieszczeniu z pozostałymi graczami. Nie było tutaj multiplayera takiego, jaki był w tej grze w trakcie jej największego piku. W tamtym czasie grać można było tylko i wyłącznie lokalnie, z ziomeczkami, którzy siedzieli z tobą w tym samym pokoju. Co więcej, z tego powodu gra nie miała również jakichkolwiek dźwięków, co też dość mocno wpływało na to, jak gra została przyjęta. Co więcej, po latach deweloperzy sami stwierdzili, że w tamtym czasie zawiódł marketing. I w takim przypadku, bardzo krótki czas po premierze, gra była kompletną porażką. Deweloperzy chcieli porzucić swoje dziecko, aczkolwiek tego nie zrobili, postanowili jeszcze je trochę poulepszać. Przede wszystkim kroczkiem w dobrym kierunku było udostępnienie gry na Steamie, co otworzyło dla Among Us drogę do poznania zupełnie nowego rynku graczy. Gdyby tego było mało, w coraz to kolejnych aktualizacjach do gry został dodany wreszcie normalny multiplayer, w ramach którego rozgrywka z innymi graczami już spoza tego samego pokoju, w którym się znajdujesz, stała się nareszcie możliwa. Do gry dodane wreszcie zostały jakieś dźwięki, nowe taski, a co chyba najważniejsze,
kolejne mapy. W zasadzie dwie, co w sumie powiększyło grę o jakieś 2/3. I te wszystkie okoliczności wpłynęły na to, że Among Us wkrótce później stało się zasadniczo taką samą porażką jak na mobilki, tylko że w tym przypadku na Steamie. Zbierając kilkunastu do dwudziestu kilku, ewentualnie 30 kilku graczy w pikowym momencie. I tak jest, kiedy wszystko zawiodło, wciąż to nie był koniec historii Among Us. Na przełomie kwietnia i maja 2019 roku, czyli na kilka miesięcy przed wypuszczeniem drugiej mapy do Among Us, wokół niej zaczął dziać się mały ruch. Wokół gry wreszcie powstawać zaczęła może nie największa, ale jednak jakaś tam społeczność, a początkowe około 20 graczy zaczęło zmieniać się na 100, 200, 300, 500. I właśnie w połowie 2019 roku gra miała swój pierwszy, może nie gigantyczny, ale w porównaniu do poprzednich liczb, większy pik popularności. Później na moment to wszystko spadło. Aczkolwiek wraz z początkiem 2020 roku popularność gry znów zaczęła rosnąć, a wraz z początkiem drugiego kwartału tego roku gra miała już 1000 aktywnych graczy. A skoro już wspomniałem o 2020 roku w kontekście Among Us, to chyba bardzo dobrze wiecie, co wydarzyło się w tym roku. Tak jest, to właśnie był punkt kulminacyjny, kiedy gra zyskała największą popularność i miało to się wydarzyć na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy. Nie no, to jest druga rzecz. Pierwszą było zamknięcie się świata. Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja trochę jak przez mgłę pamiętam tamten czas, ale kiedy na świecie wybuchła pandemia, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach. Praktycznie każdy w tamtym czasie bał się wychodzić na ulicę, bądź nie mógł, z racji, że liczba zarażonych cały czas rosła. Kiedy nie mogliśmy spotykać się z innymi ludźmi, zaczęliśmy rozmawiać z nimi za pomocą różnych portali w internecie, jak Discord, Zoom, Meet. Kto też miał lekcje na Micie, przyznać się. W tamtym czasie na popularności zyskały także różne gry multiplayer, bo właśnie za ich pomocą często mieliśmy jakieś interakcje z innymi. Wiecie, granie z ziomkami w CS-a i tak dalej. I to właśnie wtedy przyszło Among Us. Jednakże cofnijmy się jeszcze na te kilka miesięcy wstecz, kiedy świat nie był jeszcze tak totalnie zamknięty, a my mieliśmy w Polsce wakacje. Zasadniczo przenieśmy się z Polski na Twitcha i do globalnego Twitcha. Na YouTube'a w sumie też. Bowiem w tamtym czasie jeden ze streamerów, mianowicie Soda Poppin, który w tamtym czasie miał już kilka milionów obserwujących, pokazał grę na swoim streamie. Następnie zaczął się w tę grę zagrywać na kolejnych streamach i kolejnych i kolejnych. Niedługo później zrobił to jeszcze inny popularny streamer, później popularny YouTuber i tak dalej, aż w końcu wszyscy zaczęli grać w Among Us w internecie. W Polsce także się to stało, ale trochę później. W każdym razie za pośrednictwem tej gigantycznej promocji od streamerów i YouTuberów w lipcu 2020 roku gra miała już aktywnych ponad 70 tysięcy graczy. Następny miesiąc, czyli sierpień, totalnie zmiażdżył tą liczbę, ponieważ w sierpniu gra miała prawie 450 tysięcy aktywnych graczy. A to wszystko za sprawą jeszcze większej promocji od YouTuberów i streamerów, przecież w grę zagrał nawet MrBeast, i to kilka razy. W każdym razie kolejne miesiące od sierpnia 2020 roku do w sumie końca roku 2020 to było po prostu królowanie Among Us. Na Steamie, no oczywiście, na YouTubie, Twitchu, również w Polsce. Bo założę się, że wszyscy pamiętacie Mandzia grającego w Among Us, streamy ekipy z grania w Among Us i w sumie wszystkich innych popularnych ludzi grających w Among Us. Memy z Among Us, 900 IQ w Among Us, przeróbki z Among Us, remiksy z Among Us, animacje z Among Us, Among Us. To wszystko to było coś naprawdę niesamowitego i szczerze jest to coś naprawdę niezwykłego, patrząc na grę, która zaczynała jako mały projekt stworzony przez trójkę osób na podstawie gier typu Mafia, przeistacza się w największą grę na ziemi w tamtym czasie, w którą grają wszyscy. Swoją drogą pamiętam, jak ktoś w tamtym czasie powiedział, że ta trzyosobowa grupka w ogóle nie wygląda, jakby mieli stworzyć największą grę na świecie. Jednakże, jak to mówią, sztuką nie jest wejść na sam szczyt, a się na tym szczycie utrzymać. A czy Among Us udało się utrzymać na tym szczycie? To już trochę inna historia. Niedługo po tym największym, legendarnym piku Among Us, jego deweloperzy zapowiedzieli sequel, Among Us 2, które nigdy nie powstało, no ale nie wyprzedzajmy faktów. Argumentowano to tym, że jedynka została stworzona w dość toporny sposób i ciężko było ją rozwijać. Gra powstała z myślą o może kilkuset graczach w tym samym momencie, może kilku tysiącach, a nie o kilkuset tysiącach. I właśnie kiedy przyszły czasy tych kilkuset tysięcy w tym samym czasie, że tak powiem, serwery przestały wytrzymywać.
Kto z was chociaż raz albo 10 razy nie miał w tamtym czasie sytuacji, kiedy graliście po prostu w Among Us jako impostor czy coś? I nagle w losowym momencie po prostu wywaliło was z gry, bo serwer padł czy coś. Ponadto gra trochę zaczęła rozpadać się od środka. Ludzie instalowali do niej rozmaite cheaty i po prostu psuli grę. Pamiętacie może tą sytuację, kiedy to wy jesteście impostorem, a tutaj nagle na miejscu pojawia się... znikąd drugi impostor, kiedy miał być tylko jeden? I ten właśnie impostor nie ma jakiegokolwiek limitu na kille, teleportuje się po mapie, zabija wszystkich i w tym również ciebie. Swoją drogą pamiętam, że w tamtym czasie no miałem fajnego skilla na impostorze i potrafiłem zabić wszystkich, zanim ktokolwiek znalazł pierwsze ciało. To jest super flex. Wobec tego deweloperzy powiedzieli, że teraz tworzą sequel. Lepszy Among Us, większy Among Us, które pomieści jeszcze większą ilość graczy, będzie usprawnione pod praktycznie każdym względem. Będąc szczerze, będzie po prostu takim Among Us na sterydach. A propos Among Us na sterydach. W dokładnie tym samym czasie deweloperzy stwierdzili, że będą jednocześnie rozwijać stare Among Us, kując je sterydami. Mam nadzieję, że rozumiecie tą przenośnię. I tak jest, to mogło być coś naprawdę niesamowitego. Otrzymać stare Among Us, które będzie totalnie usprawnione i do tego dostać Among Us 2, które będzie jeszcze lepsze. A najlepiej być może, żeby połączyć to w jedną grę, no... albo nie, w sumie to się na tym nie znam. Przyszłość Among Us była po prostu świetlana, więc co mogło pójść nie tak? Ano, od czego by tu zacząć? Zapowiedziane wcześniej Among Us 2 zostało skancelowane. Deweloperzy stwierdzili jednak, że wolą zająć się pierwszym Among Us i usprawnić je. Rozwinąć, polepszyć, żeby była to znacznie większa i lepsza gra. A cały content, który został zaplanowany do Among Us 2, miał trafić do Among Us 1. I tutaj wiele rzeczy, no już trochę wywaliło się i sobie ten głupi ryj rozwaliło. Czy jakoś tak. No ale do tego może przejdziemy za moment, ponieważ wokół Among Us miejsce miała pewna dosyć głośna akcja. Gra miała gigantyczne problemy z hakerami, cheaterami i tak dalej, a jednym z najpopularniejszych był niejaki bądź niejaka Eris Loris. Zasadniczo była to bardziej grupa, która wysyłała na czaty w Among Us różne rzeczy, których nie powinno się tam wysyłać. Może nie będę jakoś głęboko wchodzić w ten temat, aczkolwiek były to treści związane m.in. z wyborami w Stanach w 2020 roku. Mówi się, że była to ostra propaganda na rzecz Donalda Trumpa. Co więcej, było tutaj znacznie więcej hakerów, którzy wysyłali linki do różnych Discordów, do różnych filmów i tak dalej, które ogólnie rzecz biorąc były szokujące. Mam przez to na myśli, że były to bardzo wrażliwe treści, przedstawiające bardzo brzydkie rzeczy. Wiecie, Discordy z mocnym NSFW i filmiki tego typu. W takim oto wypadku w październiku 2020 roku Among Us zostało na moment zawieszone, aby rozwiązać wszelkie problemy tej gry. I już wtedy ilość graczy zaczęła konsekwentnie spadać. Ponieważ w takim listopadzie gra miała już mniej niż 200 tysięcy aktywnych graczy, co i tak było bardzo sporym wynikiem, aczkolwiek było to już mniej niż wcześniej. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji na świecie, ponieważ paradoksalnie w Polsce gra pomiędzy listopadem, październikiem, listopadem 2020 roku, a lutym 2021 roku miała swój największy pik. Nie no, co ty, największy pik Among Us miało w październiku 2020 roku. W grudniu dalej utrzymywało się w fajnym topie, aczkolwiek już wtedy ta popularność spadała. W każdym razie wtedy za granicą ci twórcy, którzy wpłynęli na największą popularność Among Us w tamtym czasie na świecie, no zaczęli już przerzucać się na inne gry, a Among Us... odeszło w przeszłość. W związku z tym popularność gry także zaczęła pomalutku spadać. Jednakże chwilę temu wspomniałem o owych update'ach i wielkich rzeczach, które miały pojawić się w Among Us. Te jeszcze z Among Us 2, które zostało skancelowane. A no, zakończyło się to wszystko w ten sposób, że zapowiedziana została nowa mapa, Airship, jeszcze rzecz z przygód Henry'ego Stickmina. No i gracze musieli czekać na Airship długi czas. Bardzo, bardzo długi czas. W grze przez miesiące nie pojawiały się obiecywane nowości. Obiecywane nowe rzeczy, które miałyby totalnie urozmaicić rozgrywkę. I w ogóle całą grę. No i w taki oto sposób Among Us stało się najzwyczajniej w świecie nudne. Bardzo nudne. Gra od czasu swojego największego piku do momentu, kiedy popularność zaczęła trochę spadać, nie zmieniła się ani trochę. Cały czas ludzie grali w dokładnie to samo. A przecież jedną z najważniejszych rzeczy w utrzymywaniu online nowej gierki przy życiu jest dodawanie nowości. Spójrzcie na takie Dead by Daylight, tutaj co chwilę są jakieś eventy, a także co 3 miesiące dodawany jest jakiś nowy killer, nowa postać lub nowa mapa, jak im się zachce. No ale Dead by Daylight to jest już w ogóle gra totalny paradoks, więc może
innym razem o niej opowiem, ale może lepiej nie, bo trochę bym się tam rozgadał. W każdym razie wraz z końcem 2020 roku popularność gry spadła na świecie. I wówczas liczyła sobie około 100 tysięcy aktywnych graczy. Jednakże to wciąż nie był koniec historii Among Us, ponieważ deweloperzy, zauważywszy spadek, postanowili zrobić największy comeback w historii Among Us. Zresztą całkiem nieudany comeback. Ponieważ zapowiadać zaczęli zupełnie nowe rzeczy dla swojej gry, które miały pojawiać się w aktualizacjach. Po internecie wszędzie latały różne wzmianki, ploteczki, plotki na temat dodania nowych ról do Among Us. Technika chyba, detektywa i tak dalej, co miałoby totalnie urozmaicić rozgrywkę i myślę, że dodanie czegoś takiego pomogłoby odżyć tej grze. Ale w zamian tego otrzymaliśmy kolejną zapowiedź Airshipa, który cały czas nie wychodził, ale do tego wokół gry pojawiać zaczęły się nowe aktualizacje i część z nich totalnie spartoliła pewne rzeczy, które dla tej gry były zasadniczo najważniejsze chyba dla mnie. Pierwszą kontrowersyjną rzeczą dodaną do gry było to dziwne tworzenie konta w Among Us, tak jakby. Ale okej, to wcale nie było najgorsze, ponieważ miało to ochraniać tych młodszych graczy w Among Us. A co więcej, każdy gracz mógł być faktycznie tutaj jakoś rozpoznany czy coś. Druga natomiast rzecz miała związek z gigantyczną niekiedy toksycznością pośród społeczności gry. I owej toksyczności nie ukrócono w jakiś standardowy sposób, na przykład z blacklistowaniem pewnych słów, a w pewnej chwili totalnym usunięciem właściwego czatu na rzecz mega dziwnego, nieczytelnego i fatalnego quick chatu. Pamiętam, że swego czasu miałem kilkumiesięczną przerwę w Among Us i kiedy wróciłem do tej gry i zobaczyłem ten quick chat, to już nie mogłem w to grać. No bo jak gdyby nie ma problemu z tym, żeby grać w tę grę po angielsku, ale no proszę was, ten quick chat był tak słabo zrobiony, że tu musiałeś się po prostu nauczyć z niego korzystać. A co do owego quick chatu, mam nawet pewną teorię z tyłu głowy. Kiedy właśnie update z quick chatem wyszedł, w Polsce popularność Among Us już całkiem mocno spadła, ale nadal gdzieś tam ta gra była grana. Aczkolwiek pojawienie się tego quick chatu totalnie zabrało polskim graczom jakąkolwiek możliwość komunikowania się z innymi polskimi graczami w Among Us we własnym języku. W tamtym czasie wszyscy polscy gracze i nie tylko polscy, bo także ze wszystkich innych krajów, gdzie to gracze byli skazani na granie po angielsku, nie mogli już grać w swoim języku, czyli jak nie mam najpewniej w tym, w którym grali w tę grę najwięcej. I tak jest, raczej nie jest to problem dla osób, które znają angielski, które potrafią się komunikować za jego pomocą, no musieli się tylko nauczyć tego okropnego korzystania z quick chatu. Aczkolwiek dla tych młodszych graczy, którzy albo uczą się angielskiego, albo średnio go ogarniają, była to naprawdę okropna rzecz. U mnie w tamtym czasie angielski może nie był najgorszy, ale korzystanie tego quick chatu było trochę toporne. I osobiście uważam, że dodanie owego quick chatu to była rzecz, która absolutnie zabiła Among Us w pewnych częściach świata. I to zabiła do tego stopnia, że już więcej graczy do tej gry nie wrócili. Przynajmniej co niektórzy. Oczywiście niedługo później twórcy naprawili ten błąd i wykopali ten okropny quick chat i obecnie samo czatowanie jest chyba naprawione, no ale teraz z Among Us za bardzo nikt nie gra. W końcu, po długim czasie oczekiwania, nowa mapa została w grze wydana. Pojawił się Airship. Jej, największa mapa w grze, gdzie mogłeś się spawnować na wielu miejscach. No ale co z tego? Wokół Among Us w okolicy premiery Airshipa znowu narobił się jakiś tam ruch, ale on szybko spadł. I tak na początku marca gra miała ponad 130 tysięcy aktywnych graczy, tak już z początkiem kwietnia gra miała już około 20 tysięcy. I tak jest, gra już nigdy później nie odzyskała formy z tamtego czasu. Zasadniczo statystyka zatrzymała się i pomalutku leci w dół. Obecnie na początku 2023 roku gra miewa od 8-7 tysięcy graczy do maksymalnie 11-12 tysięcy. Oczywiście nie są to małe liczby, ale też nie są jakieś mega wielkie. I co więcej, pod uwagę biorę tutaj tylko i wyłącznie Steama. Myślę, że na telefonach te liczby są jeszcze mniejsze, a w Polsce no myślę, że kilkadziesiąt, ewentualnie 100-200 to jest max. Definitywnie popularność gry spadła i to naprawdę bardzo. Czy Among Us jeszcze kiedyś odzyska swoją popularność? Szczerze, nie chcę tutaj nikogo zapeszać, ale wydaje mi się, że już nie. Być może dodadzą do tej gry coś fajnego i gra zrobi mega fajny comeback, czego oczywiście życzę deweloperom. No ale nie wydaje mi się, żeby to były aż tak wielkie liczby. Chciałbym naprawdę, żeby Among Us dalej było bardzo fajnie graną grą i tak dalej. No ale do tego jeszcze bardzo długa droga. Niedawno zapowiedziano Among Us VR. I
I to tyle. Jak możecie się domyśleć, na Steamie gra przeszła bez większego echa. No cóż, jaka będzie przyszłość Among Us? Zobaczymy. A tymczasem w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli nie chcecie, aby ten kanał miał takiego dropa popularności jak Among Us, no to zostawcie tego suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego TikToka i Instagrama, zaobserwujcie mnie tam. My tymczasem słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dziękowem wszystkim, podziękowania dla wszystkich wspierających ten kanał. Mówi do was Mondar, cześć!